Siemanko, witam Was w nowym jakby formacie, który sobie właśnie wymyśliliśmy. Gastroniusy. Zapraszam. Zacznijmy od newsów z Torunia. Grupa Fuck You, którą możecie znać już z naszego kanału, promuje restaurację Romeo i Julia kodem rabatowym minus 10% na dania główne. Tak więc, jeżeli chcecie znać więcej szczegółów, zapraszam na ich Instagrama i korzystajcie ze zniżek, póki są. Drugim newsem z Torunia są urodziny Kopernika, które odbyły się wczoraj na Placu Staromiejskim. I z tej okazji kawiarnia Beza zrobiła niesamowity tort z planetami, który można zobaczyć na zdjęciach wydarzenia. A teraz przechodzimy do newsów z Polski. Na lokale działające na TikToku oraz ogólnie w social mediach są nasyłane coraz częściej kontrole sanepidu oraz skarbowe. Nie wiadomo, czy to hejterzy, czy to sprawka konkurencji. Natomiast właścicielami, którzy spotkali się z taką sytuacją, jest pan Drożdżowy. Oraz bardzo dziwną sprawą w przypadku Szybkiego jest to, że jednego dnia odwiedził go i sanepid, i kontrola skarbu, co wydaje się niesamowitym zbiegiem okoliczności. Dziękuję za nasłanie sanepidu, konkurencji. Na szczęście obie kontrole u obu panów nie wykazały żadnych nieprawidłowości i obaj wiodły mi się jak najlepiej. Drugi news z Polski to pizza za 799 zł. Wujek Paolo, który prowadzi pizzerię Casa di Paolo w Redzie, skomponował pizzę za 799 zł. Zawierała homara gotowanego w winie, kawior z jesiotra, hiszpańską zimową czarną truflę oraz jadalne złoto. Pizzę testował Mr. Krycha i zrobiła na nim wrażenie. Skomentował ją także słowami: oddaję. Ale to nie jedyny news o wujku Paolo na dziś. Wuja dalej kontynuuje swój tour po lokalach gastronomicznych, które odwiedził Mr. Krycha. Był już w takich miejscach jak Piri Piri w Lublinie, w Toruniu Wypizgara, czyli u nas, oraz u Szybkiego w Biesiekierzu. Kolejnym, który doczekał się swojej wizyty, był Redneck, który znajduje się w Gdańsku. To następne. To wszystkie newsy, które przygotowaliśmy dla Was na ten filmik. Zapraszam po więcej. Jeśli macie jakieś ciekawostki, piszcie je w komentarzu, a być może wykorzystamy je do następnego filmu. Trzymajcie się.